Osiem par uczestniczyło w uroczystości jubileuszu 50-lecia małżeństwa w Szanowskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Powitała ich kierownik USC, która przyznała, że cieszy się, iż z roku na rok coraz więcej osób chce obchodzić oficjalnie takie jubileusze. To sami zainteresowani muszą zgłosić chęć uczestnictwa do USC. Uczestnicy uroczystości, która odbyła się w tym tygodniu, to tak naprawdę jubilaci z ubiegłego roku, ale dość późno zgłosili się do USC. To nic nie szkodzi. Medal za długoletnie pożycie można przyznawać nawet nie w roku jubileuszu, tłumaczy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szanowie. Medal jest za długoletnie pożycie małżeńskie i on nie jest stricte w dacie jubileuszu, tylko w terminie późniejszym. To też troszeczkę później, w ubiegłym roku były te wnioski składane. Później przyszła wojewody, zatem to jest jeszcze końcówka jubilatu z ubiegłego roku, dlatego tak niewiele par tym razem. Czyli to nie jest tak, że jeżeli ktoś z nas prześpi, jakoś przeoczy, że właśnie mija mu ten okrągły jubileusz, to już na ten medal liczyć nie może? Jak najbardziej. Może liczyć w każdej chwili, jeżeli tylko zgłosi taką chęć uczestniczenia w tej uroczystości i odebrania tego medalu, pod warunkiem, że nigdy wcześniej go nie otrzymał. Uroczystości udział wzięli przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Zubik i burmistrz Szanowa Ryszard Kosowski, który życzył małżonkom dalszych wspólnych lat w zdrowiu i szczęściu. Podkreślał, że choć teraz są na emeryturze, to przecież oni przyczynili się do tego, by miasto się rozwijało. Jesteście po prostu Państwo, to się tak mówi, solą tej ziemi i to Wy wielokrotnie w różnych miejscach właśnie, czy z różnych miejsc i pracy zawodowej, czy innej jeszcze, no budowaliście to nasze miasto, naszą gminę. Uroczystość to okazja do przypomnienia sobie przysięgi małżeńskiej i oczywiście wręczenia medali za długoletnie pożycie, które przyznaje prezydent Polski. Wraz z odznaczeniami jubilaci otrzymują w Szanowie także drobne upominki. Jak sami mówią, udało im się razem przeżyć te wszystkie lata, choć nie ukrywają, że małżeństwo, nawet udane, to jednak trudna próba. Bo to jest walka każdego dnia, ja bym powiedziała. To nie jest tak, że to się wszystko układa tak z dnia na dzień. Nie, 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 było różnie. ale wszystko trzeba ale przeżyć. Ale krytycznie nie było. Oczyścić ten cały, jakieś takie spięcia, wyładować, a potem no już spokojnie żyć dalej, szanować się przede wszystkim, jedno drugie rozumieć. A kto rządzi w domu? Rządzi, to znaczy niby żona, ale... W zależności, co się podejmuje, jakie decyzje. Co. Wszystkie inne takie, które są sytuacje jakieś trudniejsze, podejmujemy je razem. Pomimo przeżytych razem 50, a nawet 60 lat, wciąż widać na twarzach wzajemny szacunek i miłość. Jaka jest na to recepta? Nie kłócić się, rozmawiać ze sobą. Wspólne zainteresowania. Rozumieć się, mieć wspólne zainteresowania. No, my dużo rzeczy robimy razem do tej pory. Jesteśmy czynni i dużo chodzimy, dużo jeździmy, zajmujemy się tak działkami, wnukami. Pracowaliśmy zresztą też zawodowo dosyć długo. Także no, tylko żyć. A czego sobie życzą w tym wyjątkowym dniu? No przede wszystkim zdrowia i spokoju. Czekaliśmy bardzo długo, całą swoją młodość na to, żeby była wolność i swoboda, jak to mówią, no i chcemy umrzeć w takim kraju. I także, no, ale było bardzo dużo wspaniałych tych życiu. A cieszymy się sobą także inna. Złote Goty to okazja do wspomnień. W tym dniu nie może także zabraknąć życzeń, gratulacji i oczywiście toastu.